zmodyfikowane cartridge maker, zaklejone tak, żeby się nie wysuwało. Lepimy. Zwijamy pierwszego pierożka, klej. Zagniatamy podstawka. Praw już jest odmierzony, to jest łuska od 9,19, czyli od parabelum. Trochę ugnieść. Tu jest przygotowana łuska 1,6 ml sześciennego na kaszkę. To jest od 357 Magnum, ale troszeczkę skrócona, tak z 1,5 mm. Kaszek ubijamy, kulka, trochę tam kleju wrzucamy, no palce się kleją, dogniatamy. I pierwszy czopeczek, pierożek gotowy. Tak, to będzie zrobione z BP Makera, czyli z takiego jakby grubszego stożka. A teraz wrócimy do drewniaka. Klej, kopytko. Sypiemy pędnik. Troszeczkę dobić. Kaszka. Robić. Kulka. I pierożek gotowy. Obcinamy. I tak. Jeden jest jakby krótszy a dłuższy, a drugi troszeczkę grubszy a krótszy. Zobaczymy, jak będą pakowane w bęben. Najpierw idzie grubszy a krótszy. Widzę, że z tą ilością wchodzą na styk, ale to bardzo dobrze. Bęben się obraca, nie ma problemu. Pakujemy teraz chudszego, a dłuższego. O i teraz tak, ten dłuższy już chyba sprężynuje. Czyli jest ciut za długi do mojej komory, ale objętościowo dalej będzie dobre. Dopychamy. O.
siedzą pierożki. Czyli 0,9 oraz 1,6 to jest 2,5 ml sześciennego ściśniętego pędnika i przebitki łącznie. Akurat do mojego Euroamsa pasuje. Wcześniej mierzyłem, też pasuje do nowej piety. Więc dzisiaj trzeba polepić pierożki na jutrzejszy ZKS. Po jakimś czasie udało się skręcić pierożki w kalibrze 4,5-4 do starego Euroamsa. Nowa pieta chyba będzie preferowała 4,5-1. No, mam takie kulki. Podczas tego skręcania pierożków testowałem różne techniki, czyli tak. Najpierw nawinąć papier na stożek, tu włożyć, nasypać, ułobić kulka i tam zakleić, skręcać i tak dalej. Potem testowałem opcję, że są zrobione bibułki. Sypiemy czarne, białe, wrzucamy kulki, skręcamy. Jest ok. Każdy może robić jak chce. Jest jedna bardzo ważna sprawa. Palce od kleju się kleją. Masło maślane. Jak robię bibułki, to ten się klei, trochę ten i wystarcza. Jeżeli w tym samym czasie napełniam bibułkę czarnym, białym, kulka troszeczkę kleju, żeby ładnie obkleić, to wtedy zaczynają się kleić te palce. O. I wszystko zaczyna mi się spowalniać, więc można wyciągnąć taki wniosek, że łatwiej jest zrobić najpierw bibułki, wytrzeć ręce albo nie wycierać, kto co woli, z tego kleju, nasypać czarne, białe kulki, klej, poskręcać ładnie pierożki i powinno być fajnie. No te paluchy, jak są wklejone, to wyciąganie bibuły, skręcanie tego na kopytku jest takie sobie. No to co? Lecimy. Najpierw posypiemy czarne. Po kolei będę wkładał, czyli najpierw wkładam w pustą bibułę, zasypuję i tak następne. Powinno się tak udać, że nie wsypiemy dwa razy czarnego. Tego można by unikać na spokojnie, robiąc właśnie pojedyncze pierożki bez jakiejś takiej automatyzacji ruchów. Pierwszy rząd zrobiony. Powinno być dobrze. Lejek zrobiony z bleczek. Dobra, lecimy do ostatniego. Posypiemy kawioru.
Troszeczkę była górka, staram się sypać bez górki. Patrzyłem sobie z góry, czy... Tak, wszędzie czarne jest wsypane. Ubijaczka. Pyk. Pyk. O. No tu taki niesforny się zrobił. Tak. Mówię. Wymyśliłem, że jak... O, popatrzcie, ten się ciasny zwinął, ale dobra, jest ubity. Wymyśliłem, że jak... Ubijemy czarne, białe, to już będzie na tyle sztywny ten pierożek, że w kole gospodyń wiejskich na strzelnicy będziemy spokojnie strzelać. Zrobię taką sztuczkę, że sobie co drugi występ rozsunę. Powinienem to zrobić wcześniej, już testowałem. Jest tak na przemian wygodniej. No. Wygodniej jest tak trochę zasypywać, tak? O, tu się poił pierożkę. Niedobre. To jaki miglant, co? Wszystko można naprawić. Tylko zależy, jakiego młotka użyjemy. Dobra. Sypiemy białe. Czarne zakręcam. I lecimy. Pyk. I co drugi występ. Przełożę sobie o słoiczek z kaszką. Wygodniejsze miejsce. Czego to się nie robi dla fejmu na YouTubie. Ale robienie amunicji na strzelnicę jest bardzo fajnym zajęciem. Pozwala zapomnieć stresy. Jest relaks, przyjemność. I teraz tak, jest jedna rzecz, jedna sprawa, że można się pomylić podczas zasypywania naszych pierożków, dlatego zawsze trzeba po nasypaniu przenieść lejek do następnego i wtedy dopiero nabierać ze słoiczka. Szkoda by było zmarnować jedną działkę czarnego pennika. W końcu jest to towar. No, ładnie posypane. Ubijemy. Dzięki temu też i ta nasze zawiniątka mogą kształt odzyskać.
Tak, tutaj było, było ubite. Jedna uwaga. To jest stożek, rurka, w środku jest ten przepychacz. Ja go już wkleiłem na stałe. Rozmiar tego stożka jest do kalibru 44, jest bardzo dobry do moich koltów, ponieważ wychodzą patrony grubsze, a niższe. A na tym drewniaku wychodzą cieńsze, odrobinę dłuższe. Też można ich używać. Ale z tego czarnego jakby możliwość rozdarcia papieru i rozsypania się białego na bębnie jest mniejsza. Kult. Klej. Proszę bardzo. Ponieważ tu robimy z 4-5-1, to odkładamy dalej. Tak, żeby 4-5-1 szły. Rozerwał się, ale jest klej, to tam. Do jutra pójdzie dobra. Ten to wyszedł figlarny. Trzeba będzie go naprawić. Tutaj trafił się taki jeden niesforny, który niestety rozerwał się z mojej winy, bo o, palce się kleją, tak, i żebym go tak nieszczęśliwie zatentegował, więc postaram się go jakoś tego patrona naprawić. Ajajaj, się wszystko klei. No, gdzieś tutaj się pozbędę tego gluta klejowego. Tak. Mówili, rób patrony, będzie dobrze. Będzie fajnie, spodoba ci się. Tak, spodoba ci się. Palce się kleją. Tu papierek się rozdarł. Trzeba by było to jakoś zatentegować. Ponieważ to jest do piety. No tu taka wyszła woska robota. O, byle jak. Dobra, niech sobie będzie na środku, a może go przestawię tu. Jutro pójdzie od razu w drugiej serii. Jedna bardzo ważna sprawa. O, to są palce z kleju. Jak ten nasz MacGyver. No taki polski MacGyver. Pan Igor z YouTube'a. Jak on sobie radzi z tymi klejami. No nie wiem. W każdym razie relaks jest dobry. Pierożki ulepione. Poobcinam nożyczkami te pypcie. Jutro będzie grany rano ZKS, jak wstanę. Jeszcze dzisiaj będzie nocna nasiadówka. Mówią, fuszki trzeba robić i różne inne takie fuszerki. Mam nadzieję, że koledzy z SOA, jak będzie odpowiedni termin prochowiska i będę mógł pojechać, to mnie nie pogonią z pierożkami. Wtedy zapełnimy całe 100 sztuk. Tak można wyjąć, można nie. Ale postaramy się zrobić porządek. Wtedy będzie
prawdziwe koło gospodyń wiejskich. O, a jeszcze pokażę, jak wygląda. No, co to jest? Co to jest? Tu położę. Tu mam takiego następnego. Nie? Wygląda jak kapturek. I niech każdy sobie myśli, co chce. Nara.